Dobry wieczór, witamy Państwa na pomyczowej konferencji prasowej. Ze mną trener drużyny gości, pan Piotr Trworek. Trenerze, poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Następnie przejdziemy do pytań, jeżeli się pojawią jeszcze w międzyczasie. Tak, dzisiaj jesteśmy po tym meczu, po ostatnim gwizdku sędziego, smutni, źli na wynik, na to, że straciliśmy 3 bramki, że zdołaliśmy tylko odpowiedzieć 2. Zbyt prosto i zbyt łatwo, a Legia nie wybacza takich błędów, dlatego musieliśmy już od początku gonić i po wyrównaniu szybko dostaliśmy znowu drugą bramkę i w drugiej połowie również mieliśmy przez pierwsze 15 minut zrobić wszystko, żeby odwrócić wynik, ale dostaliśmy trzecią. Natomiast troszeczkę zabrakło, a byliśmy blisko, żeby przynajmniej zdobyć punkt na tym terenie dosyć dzisiaj dla nas trudnym, ale i wdzięcznym, bo w drugiej połowie pokazaliśmy, że potrafimy, że walczymy, żeby nie przegrywać, bo my nigdy nie będziemy poddawać się, niezależnie z kim gramy. Myślę, że tę złość sportową, która na pewno po zamknięciu drzwi szatni, ona minie, bo znam swój zespół, wiem, jak on reaguje na takie rzeczy. Przekujemy w następnym meczu z Podbeskidziem, bo ja jestem dumny dzisiaj z chłopaków, z tego, co zaprezentowali, z tego, jak starali się do samego końca zmienić losy spotkania. Dziękuję wam, panowie. Ja też dziękuję trenerowi za wypowiedź. Nie ma więcej pytań. Za chwilę druga część konferencji prasowej.